Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, jakiego chyba jeszcze na moim kanale nie było. I będzie to trochę odcinek z serii Kuferek Wizażysty, taka aktualizacja. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje top 10 różów do policzków. Znajdą się w tym odcinku róże zarówno drogeryjne, jak i wysokopółkowe. Będzie taki przedział cenowy, powiedzmy od około 20 zł do około 170 zł. Na stoliku mam właściwie wszystkie róże, które uwielbiam, których non-stop używam na klientkach, które mam również na własny użytek, niektóre z nich oczywiście, i świetnie mi się sprawdzają. Będą różne formuły, różne wykończenia, także zobaczycie, co mi się sprawdza, czego używam, i myślę, że teraz przed tym okresem też takim wiosenno-letnim sprawdzi się dla Was taka moja polecajka sprawdzonych różów, po które po prostu chętnie sięgam. Są to w większości róże, które jak tylko mi się skończą, to od razu chętnie je dokupuję. Niektóre z nich mam pierwszy raz, ale większość z nich tak naprawdę już zdarzyło mi się dokupić. Także naprawdę top sprawdzone polecajki różów do policzków. Jeśli lubicie róże do policzków i używacie ich na co dzień, to oczywiście zostańcie ze mną. Jeśli nie używacie, to mam nadzieję, że po tym odcinku przekonacie się do używania różów na mokro. Oczywiście pamiętajcie o kciukach, jeśli tematyka tego odcinka Wam się spodoba, o subskrypcjach mojego kanału, i przechodzimy do moich ulubieńców, jeśli chodzi o róże do policzków w płynie. Zacznijmy sobie oczywiście od najtańszego. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze pokazać Wam po prostu po kolei cenowo. Postaram się również tutaj ceny z boku nad produktem Wam zostawić, tak żebyście znały cenę produktu. Pierwszy z nich, którego w sumie nie miałam nawet okazji, powiem Wam, pokazać Wam na kanale. Przyszło to do mnie w ostatniej parce PR-owej. W sumie nawet nie pokazałam, bo byłam na wyjeździe i później miałam okazję jej użyć. I jest to róż z kolekcji Red Lipstick Monster. Róż w musie, więc naprawdę super sprawa. Ja to, jak widzicie, wprawdzie głównie skupiłam się na używaniu tego brzoskwiniowego. Oczywiście będę Wam pokazywać swatche wszystkich różów. Ja sobie przygotowałam tutaj szpatułkę i będę wyciągać sobie na dłoń. Pokażę Wam dwa kolory akurat tego różu, chociaż tego drugiego, tak jak zauważyłyście, nie używałam. Jakoś tak nad mnie korciło, żeby go swatchować. Jeden jest brzoskwiniowy z taką złocistą poświatą, drugi jest różowy, wyglądają tak. Ogólnie brzoskwiniowy uwielbiam, jest przepiękny, formulacja jest super, są to bardzo takie kremowe, wygładzające produkty, pigmentacja, jak widzicie, jest sztosem, także po prostu kosmos. Bardzo naprawdę przyzwoity produkt marki Bell, tani, nie wiem, czy ta kolekcja jest jeszcze dostępna, ale uwielbiam ten róż, jeśli jeszcze gdzieś uda Wam się złowić. Czasem na stronie Bell chyba są dostępne te kolekcje, które oni wypuszczają, no to serdecznie Wam polecam, bo ten róż to jest naprawdę petardziocha. Muszę sobie oczywiście przygotować dużo chusteczek, bo będę się czyścić. Kolejny róż, który jest troszkę droższy od tego, który Wam poprzednio pokazałam, jest to róż Paese we współpracy z Krzyszkowską. Ja mam go w odcieniu Blush Kiss 02. Jest to róż w brzoskwiniowym odcieniu, już Wam go zesłoczuję. Gęściejsza formuła, tutaj ten róż wymaga odrobinę więcej rozpracowania go, najlepiej na dłoni i później nałożenia dopiero na twarz, ponieważ ta formuła jest troszkę bardziej tępa w porównaniu na przykład do tego musu, który pokazywałam Wam wcześniej. Natomiast po rozgrzaniu to już się bardzo fajnie rozprowadza. Jest to, jak widzicie, taki lekko różowo-brzoskwiniowy róż. Delikatnie tutaj oczywiście widać różowy kolor. Jest to taki rozświetlający odcień. Bardzo fajnie wygląda na policzku. Ja wielokrotnie już Wam go pokazywałam. Pięknie się wtapia w skórę. Nie jest to róż zastygający. Formulacja jest taka bardziej kremowa, ale też nie taka jakaś bardzo, bardzo lejąca. Takie róże lejące jeszcze się w tym dzisiejszym odcinku później pojawią. Także ja serdecznie Wam ten róż polecam. Tylko tutaj pamiętajcie o tym, żeby go odpowiednio rozgrzać, najlepiej na dłoni, a dopiero później aplikować go na twarz. Cenowo ten róż pewnie wyjdzie podobnie. Jest to Glam Shop z tej kolekcji Glossy. Tutaj wszystko się starło, niestety to jest beznadziejne w tym różu. I tego różu w związku z tym, jak on wygląda po prostu po noszeniu w kosmetyce, ja używam tylko i wyłącznie na sobie. Takich produktów raczej nie używam na klientkach, ponieważ to nawet, powiem Wam szczerze, brzydko wygląda gdzieś tam w kuferku, no średnio to wyciągać. Jeśli chodzi o odcień, po prostu tutaj jest jeden odcień o nazwie Róż. To jest przepiękny, taki różowy, lekko zgaszony odcień, też dający właśnie taką rozświetlenie,
oświetlającą taflę na policzku. Bardzo kremowy, taki lekko tłusty, tak bym powiedziała. Przyjemnie się rozprowadza. Raczej to nie jest róż taki bardzo mocno kryjący, tak bym powiedziała, bo niektóre róże faktycznie dają taki róż, który nie przepuszcza, powiedzmy, koloru skóry spod spodu czy podkładu. Natomiast ten róż właśnie jest taki trochę półtransparentny, tak bym powiedziała. Jak go rozprowadzicie fajnie, on daje właśnie taki glossy efekt, bardzo ładnie się wtapia w skórę, ale jest to właśnie taka troszeczkę tłuściejsza formuła, nie zastygająca, więc raczej ten produkt nie polubi się z tłustymi cerami. Raczej go polecam do skóry suchej. Przy cerach tłustych raczej ten róż się nie sprawdzi. Także tutaj formulacja typowo dla skór, myślę, właśnie suchych, dojrzałych. Suchych oczywiście i suchych, dojrzałych, bo oczywiście skóry dojrzałe również mogą być przetłuszczające się. Natomiast pozostałe dwa róże, które Wam pokazałam, to są takie róże, które też się fajnie sprawdzą, myślę, do skóry mieszanej, do skóry tłustej. Także to jest kolejny hit w mojej kosmetyczce. Kolejny róż będzie również różem od Glam Shopu. Tu akurat przygotowałam dla Was dwa kolory. Jest to płynny róż. Myślę, że doskonale jest Wam znany ten produkt. Jest to świetny róż, który w porównaniu do poprzednich, które Wam pokazywałam, jest dosyć mocno lejący. Gdy ja go używałam za pierwszym razem, to on po prostu aż się wylał na podłogę. Natomiast tutaj na plus dla Glam Shopu jest to na pewno, że te róże mają bardzo trwałe opakowania. To rzadko się w Glam Shopie zdarza. Często te opakowania się ścierają. Dzięki temu, że te opakowania po długim czasie wyglądają ładnie, ja sobie te róże po prostu też zakupiłam do kuferka. Mam je na własny użytek, ale również mam je w kuferku. Myślę, że tutaj Glam Shop chciał zrobić taką podobną formulację do różów od Rare Beauty. Natomiast troszkę te od Rare Beauty jednak są gęściejsze. Tutaj mamy bardziej lejącą formułę. Pokażę Wam odcienie. Niestety jedyne, co się stało właśnie na opakowaniach, to odcienie, ale jeszcze widzę tam poświatę, więc teraz Wam pokazuję odcień obiecujący, który jest przepiękną, typową brzoskwinią. To jest róż, który zastyga, ale też daje fajne odbicie światła. Natomiast nie jest to już taka konsystencja jak tego różu, który pokazywałam Wam przed chwilą. Jednak tutaj moim zdaniem mamy większe krycie, nie jest ten róż taki transparentny i też ta formulacja nie jest taka tłusta. No ten róż obiecujący jest naprawdę w przepięknym kolorze, a drugi, już Wam mówię, też spróbuję sprawdzić pod światło, faworyta. I to jest już bardziej taki troszeczkę ciemniejszy róż, też go rozprowadzę, również ta formulacja jest taka sama, pigment jest bardzo mocny, mocno kryjący róż. No moim faworytą jest zdecydowanie ten odcień właśnie obiecujący, czyli ta brzoskwinia. Ten mniej lubię, już też jest taki bardziej intensywny, moim zdaniem zobowiązujący. Ten świetnie się wpisze w najnowszy trend peachy, który właśnie na wiosnę jest zapowiadany, także to jest taki właśnie odcień, który świetnie się sprawdzi do takich makijaży, również myślę, że na oko też jako bazę można go nałożyć, ponieważ on zastyga. Tutaj tak naprawdę ten jest dosyć mocno intensywny, więc dla fanek na pewno mocnego różu, ale te róże uwielbiam i nie są za dużą kwotę, a mają fajny pigment, super się rozprowadzają, zastygają, więc to jak najbardziej dla osób, które nie lubią błyszczących róży, bo one po zastygnięciu robią się takie bardziej matowe. Dla osób, które właśnie mają tłustą skórę, mogą się fajnie sprawdzić, bardzo Wam je polecam. I ostatni z takich tańszych róży jest to róż AA Wings, który bardzo mocno przypomina oczywiście opakowaniem róże od Charlotte Tilbury. Natomiast ja w takim odcieniu nie mam od Charlotte Tilbury różu. Tutaj nie jest napisane, jaki to jest odcień. Ja już Wam też podczas testu gdzieś jak pokazywałam, to byłam zdziwiona. Opakowanie jest właściwie identyczne, to Wam mogę pokazać, bo akurat róże od Charlotte Tilbury też się pojawią w tym zestawieniu. Troszeczkę może krótsze opakowanie tego różu od AA, natomiast końcówka jest dosłownie identyczna, to jest to samo opakowanie, także no bardzo, bardzo podobny produkt, zrobiony zdecydowanie na wzór właśnie Charlotte. I ja Wam pokażę na dłoni ten róż. To jest róż, który oczywiście ma bardzo przyjemny aplikator, bardzo mięciutki, świetnie się rozprowadza tym aplikatorem. Ja nie lubię wprawdzie takich gąbeczkowych aplikatorów, no ale na własny użytek powiedzmy, że to jest w miarę spoko, takie przyjemne. Na klientkach ten produkt trzeba wyciągać gdzieś tam na tackę, więc też wydaje mi się, troszeczkę dużo tego produktu schodzi. Natomiast róż jest przepiękny, w takim chłodnym odcieniu. Pierwszy w sumie w takim chyba najchłodniejszym, jaśniejszym odcieniu, z bardzo mocno widoczną, taką złocistą poświatą, więc to jest to róż rozświetlający. Jest to róż taki kremowy, więc też tutaj no, ta formuła jest taka tłuściejsza na pewno niż
tych róży, które pokazałam Wam wcześniej od Glam Shopu płynnych. Także jest to taka formulacja bardziej glow, do takich makijaży właśnie rozświetlających, wydaje mi się. Ja uwielbiam takie formulacje różów, także ten róż mi się bardzo podoba. No i jest tak naprawdę niczym się nie różni od tych różów od Charlotte Tilbury, także ja go bardzo lubię. Muszę się w sumie zainteresować tym, czy są jakieś inne odcienie dostępne, bo szczerze mówiąc nie interesowałam się tym za bardzo, czy są dostępne, czy nie. Więc dajcie znać, jeśli wiecie, a w międzyczasie ja pewnie sobie skoczę do drogerii i to zobaczę. W każdym razie ten odcień bardzo polecam dla osób, które lubią chłodniejsze odcienie różów. Kolejny róż to jest róż Lumene. Jest to również róż rozświetlający, ale o bardziej takiej konsystencji, powiedziałabym, rzadszej w porównaniu do Charlotte Tilbury. Jest to również róż rozświetlający. Ja mam go w odcieniu 4 Berry Brush. Zaraz Wam pokażę odcień. Jeśli chodzi o konsystencję, ona odrobinę przypomina mi taką konsystencję pomieszaną między musem, a właśnie tym kremowym różem od AA, który Wam przed chwilą pokazywałam. Odcień, jak widzicie, jest piękny, taki dziewczęcy. Bardzo ładnie będzie się prezentował u większości osób, ponieważ kolor jest naprawdę bardzo mega uniwersalny. Róż jest rozświetlający, też nie jest zastygający, ale bardzo przyjemnie się rozprowadza. Także tutaj formulacja zdecydowanie na plus. Na pewno tym różem sobie krzywdy gdzieś tam nie zrobicie. Bardzo serdecznie Wam ten róż polecam. Oczywiście wszystkie róże będziecie mieć w opisie. Postaram się zostawić nazwy lub linki. Kolejny produkt nie będzie to pojedynczy róż, tylko paleta różów. Jest to paleta od P. Louis, takich kremowych róży, 5 odcieni. Paleta jest ogólnie przepiękna, kolorystyka, jak widzicie, przeróżna. Od bardzo jasnej brzoskwini po trochę taki odrobinę ceglany odcień różu. Jeśli chodzi o formulację, tutaj naprawdę formulacja jest super. Te róże są mega kremowe, one się naprawdę pięknie przenoszą na policzki. Nic się tutaj absolutnie nie dzieje. Możecie spokojnie sobie właśnie blendować je nawet z zastygającymi podkładami. Natomiast zdecydowanie minusem jest to, że opakowanie po prostu się brudzi, ten papier, no to nie jest jakoś specjalnie przemyślane, po prostu ciężko się te róże troszeczkę wyciąga z wyprasek. Jeśli chodzi o kolorystykę, wygląda ona następująco, bardzo fajne dwa odcienie brzoskwini, jeden taki bardzo czysty, jasny, brzoskwiniowy, drugi lekko pomieszany z różem, później mamy taki dosyć intensywny róż, no i tutaj już troszeczkę wpadający w taką czerwień, powiedziałabym, no i na końcu ten najciemniejszy, odrobinę taki ceglany, także naprawdę moim zdaniem super przekrój kolorystyczny. Dla wizażystek myślę, że ekstra propozycja, bo macie wszystkie róże w jednym. Są to bardzo trwałe róże, utrzymują się długo na skórze, przepięknie się rozprowadzają. Nie wiem, czy się nie mylę, około 20 funtów kosztowała ta paletka, także cena jak najbardziej na plus za 5 produktów. Także ja serdecznie Wam polecam. Tę paletkę możecie bez problemu zamówić sobie z Anglii. Wszystko przychodzi dosyć szybko, chyba że jest jakaś wyprzedaż, to ta wysyłka się wydłuża, ale myślę, że jest to fajna kompozycja taka dla wizażystek, zwłaszcza na początku drogi. Jeśli nie chcecie po prostu wydawać dużo pieniędzy, ogólnie kompozycja kolorystyczna, formulacja tych różów jest naprawdę mega. I w sumie zostały mi właśnie takie trzy najdroższe róże w moim kuferku. Zaczniemy sobie od tańszego mimo wszystko. I jest to właśnie przed chwilą wspomniany przeze mnie róż od Rare Beauty Hope, którego ja już mam dosłownie chyba trzecią sztukę. Mimo tego, że róż jest bardzo wydajny i starcza na długi czas, to już zdążyłam zużyć dwie sztuki. Odcień jest przepiękny, taki klasyczny, powiedziałabym, baby rose odcień różu, który pasuje naprawdę, naprawdę większości osób. Takiego różu w tym zestawieniu jeszcze nie było. To jest naprawdę unikalny, moim zdaniem, odcień różu. Nie do podrobienia w moim odczuciu przez inne marki, przynajmniej ja nie widziałam. Jest to róż, który zastyga, który świetnie się rozprowadza, który przepięknie wygląda właściwie u każdego. Ten róż jest naprawdę uniwersalny. Uważam, że każdemu doda uroku. Nie jest zbyt chłodny, zbyt ciepły, zbyt różowy, tylko właśnie taki ideał. I od kilku sezonów jest to zdecydowanie ulubieniec w moim kuferku. Wiem, że przez dłuższy czas był niedostępny w Sephorze, ale już chyba jest ponownie dostępny, także myślę, że spokojnie możecie szarpnąć się na niego, zwłaszcza, że tutaj jest dosyć duża pojemność, mam aż 7,5 ml, także ta pojemność jest całkiem spora tego różu. Przedostatni róż, będzie to róż od Charlotte Tilbury i jest to róż, właściwie ja mam go w dwóch odcieniach, czyli dwa róże, które są rozświetlające. Są to róże Glowgasm, Beauty Light Wand. Jeśli chodzi o odcienie, ja mam dwa odcienie, Pinkgasm i Peachgasm. Oba uwielbiam, już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że ten róż Pinkgasm świetnie się sprawdza z różem Hope od Rare Beauty. Jeśli chcę przedłużyć na przykład trwałość różu, bo ten jest
zastygający, ale też zyskać takie rozświetlenie. Także tutaj te róże pomieszane ze sobą dwa świetnie się sprawdzają. Pokażę Wam pierwszy odcień, to jest Pink Gasm, czyli ten różowy. On jest dosyć ciemny, to nie jest taki jasny róż jak od AA. Ja za chwilę Wam pokażę te trzy odcienie, w ogóle też dołączę AA tutaj obok, zobaczycie sobie porównanie. Także to jest taki dosyć ciemniejszy odcień różu, ale jednak nadal bardzo ładny, świetlisty, rozświetlający. Jeśli ktoś lubi rozświetlające róże, no to on się świetnie sprawdzi. Drugi odcień Peach Gasm, ten uwielbiam. Jest to taki jasny, brzoskwiniowy odcień różu, również z taką złotą poświatą, rozświetlający. Przepiękne są te dwa róże, Boże, mam całe palce, jestem cała różowa od słoczowania wszystkiego. Te róże naprawdę uwielbiam, ten mam na własny użytek, Pink Gasm, ale myślę, że na wiosnę sobie dokupię też ten brzoskwiniowy, ponieważ on mi się bardzo podoba. I ten brzoskwiniowy lubię sobie mieszać z ostatnim różem, który również uwielbiam. Jest to inna formuła do tych, które pokazywałam Wam wcześniej, bo ten róż jest zastygający. Jest to matowy róż, świetny. Ja mam go wprawdzie tylko w jednym odcieniu póki co i jest to Peach Pop. I właśnie tutaj mieszam sobie zazwyczaj te dwa róże, jeśli chcę właśnie osiągnąć taki brzoskwiniowy, idealny odcień różu, błyszczący. Natomiast też nakładam solo, jeśli właśnie ktoś chce matowy makijaż, jeśli ktoś chce matowy brzoskwiniowy róż. Odcień tego różu wygląda tak. I naprawdę pomieszany z tym brzoskwiniowym wyglądają przepięknie. Oczywiście mówię tutaj właśnie o tym różu, także to jest też super połączenie. No i ten jest fajny dla osób, które nie lubią błyszczących różów, które lubią właśnie matowe wykończenie, chcą, żeby ten róż był zastygający, trwały. Oczywiście ja nie mówię, że te róże nie są trwałe, ale uważam, że one się solo nie nadają za bardzo do tłustej skóry. Natomiast już w połączeniu z tym matowym różem, gdy wymieszamy sobie te dwa produkty, to tym samym przedłużamy trwałość tego różu i on też będzie po prostu trzymał się na miejscu. Także ja uwielbiam te róże od Charlotte Tilbury, zarówno te rozświetlające, jak i te matujące są naprawdę fantastyczne. O czym warto wspomnieć, że te róże mają aż 12 ml, czyli to jest dwa razy tyle, ile ma róż od Glam Shopu. Czyli to jest 5 ml więcej, ile ma róż Hope od Rare Beauty. Także ta pojemność wcale nie jest mała i przeliczając sobie kosztowo na pojemność, które też Wam wcześniej pokazałam, jednak te róże są dosyć spore. I teraz jeszcze Wam pokażę obok tych błyszczących róż z AA, tak żebyście sobie zobaczyły, jak to wygląda mniej więcej. No i tutaj widać, że ten róż z AA jest najchłodniejszy z całego zestawienia. Tutaj mamy ten odcień Charlotte Tilbury Pink Gasm, tutaj mamy Peach Gasm, a tutaj jest ten róż od AA. On jest widocznie najchłodniejszy z całej trójki. Także ja serdecznie Wam polecam zarówno ten matowy, jak i te rozświetlające róże od Charlotte Tilbury. Jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli chodzi o róże do policzków z mojego kuferka, z mojej kosmetyczki, moje top 10 absolutnie, to by było na tyle. Bardzo serdecznie Wam polecam wszystkie róże, te, które Wam pokazałam. Mam nadzieję, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że wizażystki, które tu są, też znajdą coś dla siebie, może coś nowego do kuferka. Koniecznie piszcie mi w komentarzach Wasze polecajki, jeśli chodzi o róże do policzków w płynie, ponieważ ja staram się oczywiście czytać Wasze komentarze i na pewno coś też dla siebie do przetestowania wybiorę z chęcią. Jestem ciekawa Waszych ulubieńców, jeśli chodzi o takie produkty. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek był dla Was przydatny. Mam nadzieję, że tak i może piszcie w komentarzach, jaki odcinek z tej serii chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Pa, pa!